Bracia kapłani, drogie siostry zakonne, umiłowanie w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Gromadzimy się dzisiaj, w dzień zaduszny, w tej Eucharystii, aby się modlić za naszych pasterzy, za arcybiskupów, kardynałów, za biskupów, za tych, którzy posługiwali nam, za naszych kapłanów, osoby konsekrowane. Chciałbym, aby dzisiaj takim instrumentem naszego rozważania posłużył nam taki krótki duchowy testament, który zostawił nam biskup Jan Niemiec, który dosłownie przed kilkoma dniami został upublikowany przez dziennikarza Grzegorza Nagórnego, który to spisał w porozmowie telefonicznej z biskupem Janem. Jako taki wzór chciałbym użyć trzech naszych pasterzy. Sługa Boży, dobrze nam znany biskup Rafał, ojciec biskup Rafał Kiernicki, nasz kardynał Marian Jaworski, no i biskup Jan Niemiec, który jest autorem tego testamentu. Pierwsze zdanie, które w tym testamencie biskup Jan podkreśla: nie ma innej drogi zbawienia niż poprzez krzyż. Kochani moi, jest to prawda, o której dzisiaj Bóg nam przypomina, jeśli popatrzymy się też na życie tych właśnie wcześniej wspomnianych naszych pasterzy. Jeśli przypatrzymy się życiu sługi Bożego ojca Rafała Kiernickiego, to zobaczymy, że ten człowiek przeszedł w swoim życiu bardzo wiele cierpienia, bardzo wiele prób. Nie tylko w tym czasie komunizmu, kiedy był prześladowany, kiedy był wywożony na Syberię, kiedy mu zabraniano tutaj sprawować sakramenty, ale mimo wszystko, mimo tych różnych pogróżek, różnych doświadczeń, cierpienia, on był wierny Chrystusowi. Powracał do tej lwowskiej katedry, aby tutaj służyć Bogu i ludziom. Jeśli popatrzymy na księdza kardynała Mariana Jaworskiego, który się tutaj urodził, we Lwowie, w kościele świętego Antoniego został ochrzczony, tutaj się wychowywał, tutaj wstąpił do seminarium archidiecezjalnego i stąd uciekał w 1939 roku jako kleryk, ratując swoje życie i swoje powołanie. Jeśli popatrzymy się na jego życie, to zobaczymy, że to życie już od młodości było przeniknięte wielkim cierpieniem. Poczynając od lat seminaryjnych, potem poprzez życie kapłańskie, potem kiedy utracił rękę, potem kiedy nawet został już pasterzem naszej archidiecezji, ale nie mógł tutaj przybyć. A nawet gdy przybył, to miał trudności, aby przeżyć taki prawdziwy ingres. Nawet z tym były trudności, były opory. Nawet w tym mu przeszkadzano. Nawet z tym doświadczył cierpienia. Pamiętam, jak go odwiedzałem w ciągu tych ostatnich trzech lat. Zawsze, ilekroć rozmawialiśmy o kościele tutaj, naszej archidiecezji na Ukrainie, ksiądz kardynał zawsze robił znak krzyża. Nad każdym tematem, nad każdą sprawą, nad każdą osobą, która potrzebowała właśnie tego jego błogosławieństwa. Czasami się aż zastanawiałem, dlaczego aż tyle tych znaków krzyża. Może dlatego, że ten krzyż mu towarzyszył na drodze do wieczności, do domu Ojca. I autor dzisiejszego testamentu, ksiądz biskup Jan Niemiec, to jest człowiek, który był bardzo pokorny, niesamowicie mądry, niesamowicie dojrzały w wierze, ale bardzo pokorny, dlatego że nigdy poprzez to, że cierpiał bardzo, nie skarżył się. Zawsze, jeśli nawet przyglądamy jego jakieś zdjęcia, on zawsze był uśmiechnięty. Zawsze oczy były pełne radości. Chociaż to był człowiek, który bardzo mocno cierpiał. Nie tylko duchowo, ale też i fizycznie. Drugi taki punkt w tym testamencie, który
chciałbym zauważyć, to jest cytat z Ewangelii. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Tymi słowami biskup Jan Niemiec chciałby nas zachęcić, abyśmy nigdy nie odmawiali tego krzyża, który nam Bóg daje doświadczyć. Myślę, że warto, abyśmy dzisiaj sobie uświadomili, jaki jest ten krzyż, patrząc na osobę sługi Bożego Ojca Rafała. Jaki był jego krzyż? Przecież mógł, tak jak większość kapłanów, wyjechać do Polski, wrócić do zakonu franciszkanów, być jednym z ojców, posługiwać w różnych miejscach. Też tam byli ludzie, którzy czekali na niego, którym mógłby służyć. Ale mimo to został tutaj. Wziął krzyż, który Bóg mu przygotował. Wziął ten krzyż, bo wiedział, że nie jest sam. Chociaż czasami mu się wydawało, że jest sam. Ojciec Rafał, mimo tego, że miał wiele różnych trudności, nigdy nawet takiej myśli nie dopuszczał, aby stąd wyjechać czy opuścić tych ludzi, którzy zostali mu powierzeni. Często o tym też mówił, nawet kiedy już mógł spokojnie przyjechać w latach 90. do Polski i kiedy jego rówieśnicy pytali go, może chciałbyś już wrócić na starość, może chciałby się trochę podleczyć. On zawsze się uśmiechał i mówił, ja nigdy ze Lwowa nie wyjadę. Ksiądz kardynał Marian Jaworski. To jest ciekawe, że właśnie podjął ten krzyż. Wiedział, że to zadanie, które Bóg przed nim stawia, wzywając go na pasterza tej diecezji, która potrzebowała odrodzenia, która potrzebowała życia. Ten krzyż był dla niego bardzo trudny. Powinniśmy też zrozumieć, że ksiądz kardynał Marian Jaworski to był człowiek, który miał bardzo wielką klasę. Był profesorem, wykładowcą. Można powiedzieć, że w Krakowie był osobą bardzo szanowaną. Nic mu tam nie brakowało. A mimo to podejmuje ten krzyż i wraca tutaj do Lwowa. I zaczyna, idąc za Chrystusem, dźwigając ten krzyż, odbudowywać ten Kościół. Teraz, właśnie w tych latach, w tym roku szczególnie, gdy jeżdżę po różnych naszych parafiach, które przeżywają 30. rocznicę swego odrodzenia, to wszędzie, do którego Kościoła nie wejdę, wszędzie został znak po księdzu kardynale Marianie Jaworskim. To on był tym, który te kościoły otwierał. To on był tym, który te kościoły na nowo oświęcał, który dawał ludziom, aby mogli na nowo w nich uwielbiać i modlić się do Boga. Biskup Jan to był człowiek, który został powołany na biskupa i nie miał łatwo. Na początku na pewno był wielki sprzeciw, dlaczego ksiądz Polski został biskupem tej diecezji, w której jest tak wiele powołań, miejscowych powołań. Na pewno wiele też doświadczył różnych trudności, bo nie zawsze wszyscy go jakoś rozumieli czy przyjmowali. Ale on właśnie zawsze z tą wielką pokorą i miłością i każdy, kto z nim przeżył jakąkolwiek rozmowę, nie miał wątpliwości, że był to człowiek o wielkim sercu. Szedł za Chrystusem i niósł krzyż. Zawsze jak mieliśmy posiedzenia Episkopatu, gdy rozmawialiśmy na trudne tematy, zawsze najważniejszy był głos biskupa Jana. On bardzo spokojnie, z wielką miłością potrafił powiedzieć krótko, ale bardzo sensownie, co dawało nam jasne rozpoznanie woli Boga, jak mamy postępować, jak czynić, jakie dalsze kroki mają być, aby czynić to, co Pan Bóg chce od nas. Trzecia kwestia, która bardzo mocno tutaj jest wybrzmiała,
też w kontekście tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, w tym duchowym testamencie biskupa Jana Niemca, nie zamykajmy naszym bliźnim drogi do zbawienia. Kochani moi, jeśli popatrzymy dzisiaj na życie ojca biskupa Rafała Kiernickiego, to na pewno wielu z was tutaj obecnych jest świadkami tego, że każdy mógł tutaj przyjść, niezależnie od języka, pochodzenia, czy nawet obrządku, czy nawet konfesji. Każdy w tej katedrze czuł się jak we własnym domu. On nikogo nie odrzucał. Tak, był człowiekiem wymagającym. Nieraz mówiono, że w konfesjonalii mógł człowieka od razu ustawić do pionu. Ale każdy rozumiał, że robił to z miłości, z troski o zbawienie. Ale to, co udało mu się, będąc narzędziem pokoju, że ta katedra stała się domem dla wielu. Może dzisiaj wielu nie pamięta, czy nie chce o tym wspominać, ale to jest prawda, to są fakty historyczne. Ksiądz kardynał Marian Jaworski, który tutaj przybył, też dla niego to było zupełnie nowe doświadczenie, ale wszedł zupełnie do innego Lwowa, z którego wyjechał, zupełnie do innego środowiska. Na pewno dla tego człowieka to było wielkie wezwanie, ale Bóg mu dał taką mądrość, że to właśnie dzięki jego posłudze tutaj we Lwowie, na naszą ukraińską ziemię, przybył święty Jan Paweł II. To właśnie dzięki jego mądrości i jego otwartości serca ksiądz kardynał miał wielki autorytet, że mógł się spotykać z osobami najwyższej władzy i oni naprawdę liczyli się z jego głosem, z jego zdaniem, czego dzisiaj nam brakuje na każdym szczeblu władzy. To właśnie dzięki temu, że miał tak ogromne serce, kochające serce, mógł przełamać jakiekolwiek trudności, które napotykał na swoim życiu. I nie był człowiekiem, który szedł na kompromis. Potrafił powiedzieć i bardzo ostro czasami. Księża, którzy byli wychowani przy nim, czy którzy byli przez niego też wyświęcani tutaj w naszej katedrze, pamiętają, że z kardynałem się nie dyskutowało, ale wszyscy przyjmowali jego decyzje z wielką miłością i autorytetem, bo ten człowiek miał ten autorytet. Biskup Jan Niemiec, który jest dzisiaj autorem tego testamentu, był to człowiek, który potrafił przemówić do każdego. Potrafił znaleźć język do każdego. Gdy odwiedzał parafię w Kamieńcu Podolskim, niektórzy księża czasami nawet z takim uśmiechem mówili, że u nas wizytacja to może trwać nawet 3 tygodnie. I tak było. Jeśli przyjeżdżał do parafii, to starał się spotkać się ze wszystkimi. Spotkać się z każdą grupą, odwiedzić wszystkich chorych, porozmawiać ze wszystkimi i potem po takiej długiej wizytacji, która trwała 2-3 tygodnie, czyli w ciągu 2-3 tygodni mieszkał w parafii. Był, odwiedzał, modlił się, rozmawiał, słuchał i po tej wizytacji zawsze wysyłał taki list pasterski do tej parafii ze swoimi takimi ojcowskimi wskazówkami. Wszyscy odczytywali ten list z wielką miłością, bo wiedzieli, że w tym liście jest zawarta naprawdę taka ojcowska troska. To są właśnie osoby, które dzisiaj są dla nas takim autorytetem, przykładem, może też i natchnieniem na ten czas, który dzisiaj przeżywamy. Dlatego, kochani moi, warto, abyśmy, tak jak mówi jezuita Marko Iwan Rupnik, że powinniśmy zachować pamięć. Powinniśmy wracać w pamięci do tych osób, które Bóg postawił na drodze naszego życia. Dzisiaj, kiedy modlimy się w naszej katedrze za naszych pasterzy, można by ich było tutaj wyliczyć wielu.
poczynając od błogosławionego Jakuba, aż po dzień dzisiejszy. Ja się ograniczyłem tylko do tych trzech osób, z którymi jesteśmy związani, które szczególnie teraz, w tych ostatnich dniach, stały się nam bardzo bliskie przez swoje odejście do wieczności. Prośmy Boga, abyśmy tak jak oni potrafili wierzyć Bogu. Prośmy Boga, aby tak jak oni potrafiliśmy bez narzekania przyjmować krzyż i nieść go dzielnie za Chrystusem i z Chrystusem. Prośmy Boga, abyśmy potrafili zachować wierność aż do końca, aż do spotkania w domu Ojca Niebieskiego. Amen.